No to lecimy. Najpierw mamy intro. Akord a-moll. Zakładam, że znacie akordy, więc już nie będę wam tłumaczył, jak się łapie te akordy. Akord a-moll. Na nim zagramy sobie jeden schemat, na e-mollu później jeden, z powrotem a-moll i znowu e-moll, ok? Bicie akordowe du, 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 góra. I takie będziemy mieli bicie w intrze, czyli w tym wstępie i również w zwrotce. Jedziemy. Znowu a-moll. I znowu e-moll. Wchodzi zwrotka. W zwrotce mamy następujące akordy, zapiszcie sobie a-moll, e-moll, a-moll, e-moll. Następnie w drugiej linii f-dur, c-dur, f-dur, e-dur. Trzecia linia tak samo jak pierwsza, a-moll, e-moll, a-moll, e-moll. I czwarta linia f-dur, c-dur, f-dur, g-dur. I to jest cała nasza zwrotka i druga zwrotka również będzie identyczna. Na każdym z akordów gramy po jednym schemacie. Ostatni akord g-dur, który będzie, zrobimy jedno uderzenie w dół. Ok, gramy. To jest naprawdę bardzo proste. A-moll. F-dur, poprzeczka, drugi, trzeci, czwarty. C-dur. F-dur i E-dur. Jak a-moll, tylko że wszystko wyżej. I trzecia linia, a-moll, e-moll. Znowu a-moll. I e-moll. F-dur. C-dur. F-dur. I G-dur, jedno uderzenie w dół. Chwilę czekacie. 4 i znowu wchodzi sobie intro, czyli ten wstęp, akord a-moll 1, e-moll 1, a-moll 1, e-moll 1, tak? Bicie akordowe jest bardzo proste. Już mieliśmy tysiące, aż tyle filmów nie mamy na kanale, ale naprawdę dziesiątki razy już graliśmy to bicie, także myślę, że wam wychodzi. Okej. No to lecimy razem ze śpiewem pierwsza zwrotka. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje wymyśliłem jakiś inny tekst. Zagrajmy sobie teraz ten fragment, pierwszą zwrotkę razem ze śpiewem w bardzo wolnym tempie. Możecie to śpiewać o rejestr niżej lub o rejestr wyżej. Oryginalnie kawałek jest grany z przestrojoną gitarą o pół tonu, więc musielibyście całą gitarę przestroić, jeśli chcielibyście zagrać z oryginałem. Capodaster nic wam nie pomoże, chyba że położylibyście go na 11 próg i tutaj grali akordy, wtedy by się zgadzały. Ok? No to jedziemy, pierwszą zwrotkę. A gdy przyjdzie mój czas, wchodzi intro. A-moll jeden schemat, e-moll jeden schemat, a-moll jeden schemat, e-moll jeden schemat i wchodzi druga zwrotka identycznie, więc od razu ją sobie gramy ze śpiewaniem. Mów o drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach. F-dur. Gdy nie miałem już sił, by się odbić od dna. I znowu a-moll. W pierwszej zwrotce jednego uderzenia w dół, tylko gramy cały po prostu schemat, tak? Zakładam, że to jest lekcja dla osób, które już naprawdę potrafią grać. Jeśli jesteście osobami, które ledwo włączyły ten filmik, chcą się z niego uczyć tak po prostu, gdzie tu jest akord F-dur, akord barowy, naprawdę odpuśćcie to i też nie dawajcie łap w dół, tak? Zacznijcie po prostu od pierwszej lekcji i oczywiście wspierajcie się pakietem startowym, kursem gitarowym i mapą rozwoju, którą do tego dostajecie. Ok, wchodzimy w refren w takim razie. W refrenie mamy akord C-dur, akord G-dur, akord D-moll. Też zakładam, że wiecie, jak się łapie akord D-moll i akord F-dur. W drugiej linii C-dur, G-dur, D-moll, F-dur i G-dur. Czyli na drugiej linii będzie jeszcze dodatkowo akord G-dur. W refrenie będziemy sobie grali bicie z fajnie, że jesteś, które też już świetnie znacie. I na akordzie C-dur zagramy jeden schemat. Oczywiście pamiętajcie, że macie rozpisane to wszystko razem z akordami, biciem akordowym i ilościami tych schematów
w linku w opisie, tak? Kliknijcie, pobierzcie, wydrukujcie. No to lecimy cały refren. C-dur będziemy grali jeden schemat, G-dur jeden schemat, D-mol jeden schemat i F-dur jeden schemat. Fajnie, że jesteś. W drugiej linii C-dur jeden schemat, G-dur jeden schemat, D-mol jeden schemat, a F-dur z G-durem na pół, czyli bicie jest fajnie, że jesteś na pół. Przerabialiśmy już, to też również było chyba w Jamesie Blancie, z tego co kojarzę. No to lecimy cały refren, od razu ze śpiewem. Wszystko ma swój czas. G-dur cały schemat. D-mol. I przychodzi kres na kres. F-dur, cały schemat. I znowu akord C-dur, cały, druga linia. Gdybym kiedyś odszedł stąd, G-dur cały. D-mol cały. Nie obrażaj się na śmierć. F-dur z G-durem na pół. Wchodzi sobie to takie przejście da-da-dam, czy tam tararam. Okej, okay, dobra, zagrajmy sobie jeszcze raz ten refren i zabierzemy się za tą drugą część. Od razu zagramy sobie to z tym da-da-dam. To da-da-dam to jest akord a-mol, e-mol, a-mol, e-mol, a-mol, e-mol. Trzy razy dokładnie to samo. I później F-dur i G-dur na każdym ze akordów grałem po jednym tym schemacie, który był w zwrotce. Okej? Okay? No to lecimy cały refren. Wszystko ma swój czas. Kres na kres. Gdybym kiedyś odszedł stąd. D-mol. Nie obrażaj się na śmierć. F-dur z G-durem na pół. I przejście. W tym przejściu na końcówce refrenu wchodzi sobie chyba znowu ta instrumentalna część, to intro, czyli amol, emol, amol, emol po jednym schemacie i wchodzi kolejna zwrotka, która jest grana identycznie i później mamy refren kolejny, który jest zagrany podwójnie, cały podwójny refren, znowu to dararam, dararam i to tyle, i to w sumie jest cały kawałek. Zagrajmy to sobie w bardzo wolnym tempie, całe od początku, wszystko po kolei. Będą Wam się wyświetlały bicie akordowe, będzie wyświetlał się tekst, także poradzimy sobie z pewnością i pobierzcie koniecznie tą kartkę, żeby trochę w nią spoglądać. No to lecimy. Zaczynamy od amolu. Intro. Pierwsza zwrotka. Intro. Druga zwrotka. Mów po drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, gdy nie miałem już sił, by się odbić od dna. Mów po chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój dzień, by przy twoim mógł stać. Cały schemat i wchodzi refren. Wszystko ma swój czas. Po jednym schemacie jest fajnie, że jest. I przejście. Tararam, 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 tararam.
zwrotka. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, musisz wierzyć, że znów pobiegniemy nad staw. Czekaj na jakiś znak, bądź cierpliwa jak papier, ja wybłagam wśród gór, by tu czasem mógł paść. I wchodzi refren podwójny. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażę się na śmierć. I drugi refren, powtórka, znowu C. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażę się na śmierć. Przejście. Na tym ostatnim G-durze dół, góra, dół, góra. Ta-ra-ra-ra. I to jest cały kawałek. To już cały utwór Perfektu, Wszystko ma swój czas. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta prosta wersja, że dajecie sobie z nią radę i nie za bardzo pędziłem. No ale tak jak Wam mówię, zakładam, że już naprawdę potraficie grać na gitarze. Dajcie mi łapę, napiszcie komentarz, udostępnijcie to nagranie. No i wejdźcie i oczywiście posłuchajcie oryginału na kanale Perfektu. Do zobaczenia w następnych gigach bonusowych. Cześć, playerzy!